pierwsze, bo nie wiesz, co to znaczy szacunek do kobiety. Jestem przeciwnikiem sterydów i za dużo bierzesz sterydów. Co ty możesz wiedzieć na temat, po pierwsze, sterydów? What? Nie ma, ale ta nasza walka miała być w marcu, z tego co wiem, to będzie ta walka do rozgrywki i to czysto stowca, pierdala. Nic do ciebie nie mam, ale muszę... Teraz wygląda twój stan zdrowia. Przerwa na reklamy. Słuchajcie, łowca mówi. Cyber Mariana Fame? No nie wiem, nie mam pojęcia. 5 złotych. Kasiusz. A ty kogo byś wziął drużynę? To ja mówię, nie? Bo ja do mnie, jak gadałem z Wojtkiem, no to właśnie, że do tej mieszanej drużyny. Czyli chłopo, dziewczyny. No to podejrzewam, że Monika, Maja Staśko. A tak to mam pomysł na pewnego zawodnika, który jest influencerem, a trochę gra w piłkę. Mógłbym z nim sobie fajnie klepać. Konopski Leksiu jeszcze. Ej, to już była paka, co? Konopski Leksiu. Leksiu na bramkę. Nic do ciebie nie mam, ale muszę ci powiedzieć prawdę. Trenowałem Mariusza. Robi ściemę, że on tak ciężko pracuje. Także nie wierzcie mu. Po prostu dobrze ściemnia. No ale wygrywa. Kasiusz, naprawdę sprawdź, z kim wygrał i gdzie. I dlaczego wygrał ostatnią walkę. A o czym oni gadają teraz? O kim? Mariusz, kto? Kim? No dlaczego wygrał? Bo to by mnie interesowało. Zapytaj jak Norman od Adama. Norman, będziesz leżał, będziesz biedny, będziesz płakał. Trenerze. Trenerze, bo to jeszcze na poprzednim kurwa, panelu nie pukaj, Ania, tak, Ania Andrzejewska chciała coś trenera zapytać. Ja nie wiem, czy Ania jest... Co? Kurwa, nie pukaj, tak, kobiety tu są? Nie wiedziałem, że jak kobiety są, to nie można pukać. O co tu chodzi? Jeszcze na sali. Anka, jesteś tu gdzieś z nami? Ania, zapraszamy. Dawaj, nawijaj. Ja myślałem, że Andrzej przyszedł. No to teraz mówię ja, a pan słucha, dobra? No. Zróbmy tak. Ania, tak. Mów. Dymi. Tak. Prosimy o ochronę. Czy pan ma się za sportowca? Bo myślę, że pan raczej powinien zostać, ale trenerem. Tym młotkiem to chyba ale nie trenerem dostać. Sportowym. Bo teraz mówię no, ja, dobrze, a pan słucha. Dobrze. Bo uważam, że Andrzej, trener, dobrze, a przede wszystkim mężczyzna, nigdy w życiu nie powinien wypowiadać się w taki sposób na temat kobiety. A jeżeli pan chce wypowiadać się na temat głosu kobiety, to może pan dyscypliny pomylił. A ja jestem specjalistą. A w czym jest pan tylko, specjalistą? Nie tylko. Teraz mówię ja, a pan słucha. Nie. Ja mówię. Nie. Ja no ale już chyba skończyłam. Teraz on odpowiada, tak? Czy nie? Jeżeli pan chce wypowiadać się na temat tego, czy ja jestem ja kobietą, czy mężczyzną, i uważam, to wie pan, że kultury ja mam lustro, i nie przerywaj mi. Kobietę w mężczyznę. Teraz mówię ja, a ty słuchasz. Daj kobietę. Ty słuchasz, dobra? Nie. Kobiety są bardzo solidarne. To poczekajcie, zapytajmy całej sali tutaj, czy ja wyglądam jak kobieta, czy jak mężczyzna. Kobieta! Mężczyzna! Daj kobietę do. Maja Staśko już napisała tweety. Już dzwonię do Maji Staśko, żeby szybko skomentowała. Już jej piszę. Maja w TP